W 2011 roku ukazała się pionierska praca zatytułowana Historia lotnicza Ziemi Pilskiej 1910-1945, napisana przez Mateusza Kabatka i księdza Roberta Kulczyńskiego. Od niego dowiedziałem się o istnieniu pionowych zdjęć lotniczych Piły z sierpnia 1944 roku, przedstawiających miejsca związane z historią lotnictwa w naszym mieście. W miarę gromadzenia i kompletowania materiału do publikacji stało się jasne, że fotografie mają szczególną wartość dokumentacyjną. Założeniem naszym było nie tylko zebrać fotografie w album, ale także opatrzyć się możliwie dokładnym komentarzem. Największą wartość poznawczą mają zdjęcia, które przedstawiają obiekty i obszary bardzo rzadko fotografowane. Do nich należy zaliczyć przede wszystkim dzisiejsze dzielnice miasta Podlasie, Staszyce i Koszyce, a także na przykład obozy pracy przymusowej z okresu II wojny światowej, zakłady przemysłowe i wybrane obiekty infrastruktury militarnej. Książka rozpoczyna się rozdziałem zatytułowanym Wprowadzenie, w którym staramy się scharakteryzować zebrany materiał fotograficzny. Zasadnicza część książki to album składający się z 7 rozdziałów, zawierający zdjęcia z opisami. Każdy rozdział poświęcony jest wybranej dzielnicy miasta i są to w kolejności Śródmieście, Osiedle Górne, Koszyce, Zamoście, Jadwiżyn, Podlasie i Staszyce. W rozdziale poświęconym Koszycom opisano również Kuźnik, a w rozdziale opisującym Podlasie przedstawiono również Leszków. Zreprodukowaliśmy i wykorzystaliśmy w książce około 150 fotografii i ich powiększeń. W największej części są to fotografie lotnicze z sierpnia 1944 roku. Są to angielskie zdjęcia wywiadowcze. Zwracamy się do mieszkańców miasta, miłośników Piły, pasjonatów fotografii lotniczej i lotnictwa z prośbą o wsparcie finansowe naszego projektu. To od Was, Pilan, zależy, czy przygotowana przez nas książka ukaże się drukiem. Myślę, że razem możemy przyczynić się do popularyzacji i poszerzenia wiedzy o naszej małej ojczyźnie. W imieniu swoim i kolegów współautorów serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w naszym projekcie.